Siema. Dzisiaj jesteśmy w temacie hydrauliki, a scenariusz na film napisało samo życie, gdyż witam Cię na miejscu budowy. Dlatego też, jeżeli interesuje Cię temat zgrzewania rury PP, zostań ze mną do samego końca. Także zaczynajmy. Słuchajcie, w wielkim skrócie robię remont łazienki i wymieniam instalację wodną, kanalizacyjną tutaj i mam rury PP. Nie chcę zostać w tym samym systemie, dlatego nie będę zmieniał tego na coś innego, nieważne. Rury wykonuję ze średnicy 20 mm, wygląda tak, wygląda właśnie ta rura i wszystko dobrze szło, fajnie wszystko zgrzewałem, aż natrafiłem na jedną taką nietypową rurę, która po prostu zgrzewarka mi nie chciała zgrzewać. No i co w takiej sytuacji zrobić, tak? Nie mogłem tego zgrzać w taki sposób, żeby połączenie było na tyle mocne, że wytrzymałoby kolejne 30 lat, bo tak, ta instalacja, która teraz demontuję, miała 30 lat. I w wielkim skrócie, rurka ta, która jest właśnie... Okazuje się, że ta rurka także ma 20 mm, lecz w tym momencie, jeżeli się przyjrzymy, widzimy, że ma dookoła tutaj taką osłonę aluminiową, przez co, gdy dołożymy jedną rurkę do drugiej, widzimy nieznaczną różnicę w grubości, przez co nasza zgrzewarka nie będzie w stanie docisnąć tego, tak? Zgrzać na tyle, żeby weszła do końca, aby był mocny zgrzew. Co w takiej sytuacji zrobić? Słuchajcie, w takiej sytuacji możesz albo kupić, albo też pojechać do lepszej, jakiejś renomowanej firmy hydraulicznej i wypożyczyć u nich tak zwany zdzierak właśnie do rur PP. Wygląda to w taki oto sposób. Ten ma ograniczenie na 20 mm oraz na 25 w zależności od średnicy, którą potrzebujemy. Nas, tak jak ja wspomniałem, mnie interesuje 20 i w tym momencie wystarczy, że tą rurę, która ma tą osłonkę aluminiową, wkładamy do otworu. I musimy, widzimy, że tu się znajduje taki jakby ostrzyk, nie jakby, tylko na pewno ostrzyk i w tym momencie musimy to niczym ołówek zedrzeć. Tą warstwę widzimy, tutaj jest normalnie aluminiowa powłoka, którą musimy zedrzeć, aby wykonać zgrzew. Czyli wykonujemy tyle obrotów, ile potrzebujemy, aby nasza rura była możliwość zgrzewu naszej rury. Jak widzimy, zobaczmy, co się stało. W tym momencie widzimy, że otulina schodzi, dzięki czemu zgrzew wejdzie. Oczywiście musimy tego zgrzewu naciąć jeszcze więcej, zdjąć tej osłony jeszcze więcej, aby połączenie było prawidłowe. Jak widzimy, schodzi. I dopiero w tym oto momencie, w tym momencie będzie możliwość połączenia, zgrzania tych dwóch rur ze sobą. Także jeżeli będziesz miał kiedykolwiek taką sytuację, nie panikuj, są na to sposoby. To tyle w tym materiale, zachęcam gorąco Cię do subskrypcji, daj lajka, aby nakarmić algorytm YouTube'a i mam nadzieję do zobaczenia, siema.